Czy energetyka jądrowa, czy elektrownia atomowa w Polsce jest przyszłością naszej energetyki? To nie jest pytanie dotyczące dalekiej przyszłości, ale tu i teraz. Tu i teraz potrzebna jest odpowiedź, czy my musimy mieć elektrownię jądrową w Polsce. Proszę Państwa, i nie mówię tego wcale dlatego, żeby bronić tezy, że taka elektrownia jest niezbędną. Wręcz przeciwnie, chcę przestrzegać. Proszę Państwa, my musimy coś zrobić z naszą energetyką. Oczywiście płacimy wielkie kary za to, że polska energetyka oparta jest na węglu. Płacimy, Unia Europejska te kary nam nakłada, no ale druga sprawa jest taka, że tego prądu, tej energii brakuje. I coś trzeba zrobić, ale czy to jest energetyka jądrowa? Myślę sobie, że to jest archaiczna energetyka, która bazuje na myśleniu o energetyce, o naszym bezpieczeństwie, o naszej przyszłości sprzed wielu lat. Dziś krokiem, prawdziwym krokiem w przód jest energia wiatrowa, energia słoneczna, energia biomasy, te odnawialne źródła, wodna, te odnawialne źródła energii. To jest myślenie przyszłościowe, to jest myślenie omijające wielkie zagrożenia. Wielkie zagrożenia, bo energetyka jądrowa jest wielkim zagrożeniem naszego bezpieczeństwa. I nie tylko chodzi tutaj o te katastrofy, Three Mile Island, Czernobyl, Fukushima. Tu nie chodzi tylko o to, że kraje, które były niezwykle zaawansowane technologicznie, które są liderami technologii, nie poradziły sobie z utrzymaniem bezpieczeństwa, nie poradziły sobie z tymi awariami. To jest system awaryjny. Zawsze się może coś zdarzyć i awarie to jest jedna sprawa, ale te awarie prowadzą do pożogi, do wielkich katastrof, bo to jest energia atomowa oparta na tej właśnie technologii, która jak wiadomo jest śmiercionośną, która jest poważną niebezpieczeństwem, zagrożeniem i dlatego nie tylko chodzi o to, że jest to tego rodzaju zagrożenie, także odpady popromienne, które należy przechowywać w skałach bazaltowych na głębokości powyżej 1000 metrów dla bezpieczeństwa. I nie jest wkalkulowany w biznesplan takiej elektrowni zwykle ten system zabezpieczeń, zwykle to, że do końca świata te odpady muszą być gdzieś zabezpieczane. No to, jak mówię, no to jest sprawa przyszłości, a taka elektrownia działa kilkadziesiąt lat, a odpady żyją niestety, będąc toksycznymi, będąc zagrożeniem dla człowieka przez lat tysiące, miliony. Ale to nawet nie tylko o to chodzi. Chodzi także o taką sprawę i ten argument dorzucam w owej dyskusji bezpieczeństwa politycznego, militarnego, no bo w razie nawet błahego konfliktu. Wyobraźcie sobie Państwo, uderzenie chociażby pięścią przeciwpancerną czy zwykłym granatem, moździerzą w taką elektrownię, no to jest wybuch jądrowy. Mówiliśmy o tym, że w czasach komunizmu, że Jaruzelski wystawił Polskę na wielkie niebezpieczeństwo, że poprzez swoją spolegliwość wobec Sowietów spowodował, że tutaj byłby ten teatr wojenny, że Polska byłaby zniszczona w planach militarnych przez bomby nuklearne zewsząd. Tak? Tutaj by się to wszystko rozegrało na przedpolach wielkich mocarstw i bylibyśmy zniszczeni. A czymże jest postulat budowy elektrowni jądrowej, jak nie właśnie wystawieniem Polski na takie niebezpieczeństwo, które może być zdyskontowane, które może być wykorzystane w sposób banalny i w ten sposób mamy wybuch jądrowy w naszym kraju. To naprawdę bardzo chłodny, logiczny argument, poza tymi innymi, które już znamy, niebezpieczeństwami, odpadami promiennymi, zagrożeniem, katastrofą, no to jeszcze i to, że stajemy się krajem niebezpiecznym w sytuacji każdego konfliktu, a przecież zabiegamy o to, żeby zabezpieczyć się, żeby oddalić od siebie możliwość ryzyk w przypadku nawet jakiegoś etnicznego czy innego zagrożenia. Co się stanie z tą elektrownią jądrową, gdy jakiś cudzoziemiec niezadowolony z państwa polskiego rzuci weń kamieniem albo butelką z benzyną? No to jest oczywiście przerysowanie, ale pomyślmy o tym. Energetyka jądrowa to kukułcze jajo. To jest, drodzy Państwo, coś bardzo groźnego dla nas wszystkich. To jest gorący kartofel, który powinniśmy chyba gdzieś odrzucić jako naród i myśleć nowocześnie. Wiem, że jest argument, inni idą tą drogą, ale my Polacy zwyciężaliśmy wtedy, kiedy szliśmy własną drogą. To jest na przykład solidarność, ale też i w biznesie.
Jak się idzie drogą nie tą, którą idą inni, to się wtedy zwycięża, to wtedy osiąga się dobry przychód. I do tego namawiam. Nie możemy zdecydować się na energetykę jądrową. Są nawet na to błahe, takie chłodne, logiczne, proste argumenty.